Słuchajcie, dziś recenzja, która prawdopodobnie nie zmieni jakoś specjalnie waszego życia, nie zmieni obrazu, historii naszego planszówkowego hobby, bo dziś recenzja prototypu z Kickstartera, który już się zakończył i to zakończył się z olbrzymim sukcesem. Zresztą zaraz sami zobaczycie. Everyone can relax. Gambit has returned. Czołem, z tej strony Tomek Dobosz z Gambit TV. Ja opowiadam wam, co myślę o grach planszowych, abyście wy nie musieli kupować ich w ciemno. Tak jak powiedziałem we wstępie, dzisiaj gra z Kickstartera. Z Kickstartera, który zakończył się jakiś czas temu, nie tak dawno temu, i zebrał prawie 700 tysięcy funtów z zakładanych 65 tysięcy. I tą grą jest Ubot, autorstwa Artura Salwarowskiego i Bartosza Pluty. Ubot, nasz, chciałem powiedzieć polski Ubot, ale gra jest polska, zdecydowanie, no Uboty polskie nie były. Gra będzie wydana przez Phalanx Games i Phalanx podesłali mi ten oto piękny prototyp do zrecenzowania w taki czy inny sposób, za co serdecznie dziękuję. Czym jest Ubot? Ubot to planszowa symulacja okrętu podwodnego. Mamy załogę, mamy okręt, płyniemy i próbujemy zatopić jakieś inne okręty i samemu nie zostać zatopionym. Jak to wszystko wygląda? Jak się w to gra? Jak zatapiamy te okręty? Czy to w ogóle ma ręce i nogi? Za chwilę pokażę wam to przy stole, a potem wrócimy tu i spróbuję to jakoś podsumować. Także zapraszam pod wodę. No dobra, to co wypełnia wam cały kadr i troszkę się nie mieści, to oczywiście rozłożony ubot, ale no rozłożony tak bardzo pokazowo, ponieważ normalnie na stole wygląda to nieco inaczej. A co tutaj mamy? No mnóstwo fajnych i ładnych rzeczy. Po pierwsze, nasza jakby główna plansza, taka mata plus trójwymiarowy ubot składany, na której to macie i w którym to modelu będą się działy dużo, dużo ciekawych rzeczy. Tutaj na tym modelu będziemy przesuwać figurki swoich marynarzy, aby oni byli w odpowiednim miejscu, w odpowiednim momencie i mogli wykonywać swoje zadania. Każdy z graczy ma swoich czterech marynarzy w swoim kolorze z różnymi kształtami podstawek. Ktoś spadł z kiosku, już się utopił. I tak to jest jakby główne nasze pole działań. Ta mata nie tyle zastępuje może tego trójwymiarowego ubota, co pomaga zorientować się, co gdzie jest w tym modelu, a także ma miejsce na dodatkowe jakieś elementy, które gdyby kładło się tutaj, w środku tego ubota, to byłoby po prostu ciężko, a także słabo byłoby widać. Także dlatego tutaj kładzie się na przykład żetony skrzynek z narzędziami, tutaj można kłaść informacje o tym, że coś się zepsuło, tak jakieś drobne naprawy są wymagane w danym miejscu. Dalej, cztery plansze graczy. Każdy z graczy obsadza jedno ważne stanowisko na ubocie. Mamy kapitana, mamy mechanika, pierwszego oficera i nawigatora. Każdy gracz ma swoją planszę ze swoimi marynarzami. Te panele są takie dwustronne, ponieważ zmieniają się co 6 godzin wachty. Każdy panel ma marynarzy, którzy mają przypisane jakieś zdolności specjalne, znaczy może nie zdolności specjalne, ale mają przypisane umiejętności, które wykonują lepiej niż inni. No i tak u kapitana mamy ludzi od torped, przeładowywania, zalewania, strzelania. No i mamy gościa, który lubi posługiwać się peryskopem i przemawiać do załogi. U inżyniera mamy osoby od silników, tak, czyli od napędu łodzi, okrętu podwodnego. Mamy ludzi od zbiorników balastowych, którzy pracują, kiedy trzeba się zanurzyć, wynurzyć, zmienić głębokość. No i oczywiście wszyscy umieją naprawiać.
Pierwszy oficer to kolesie, którzy oczywiście wyznaczają kurs i zmieniają kurs. Jest radiooperator, operator Enigmy, medyk oraz ludzie, którzy są odpowiedzialni za obsługę dział pokładowych. No i w końcu nawigator to człowiek, który, to ludzie, którzy potrafią obserwować, są dobrzy w obserwowaniu terenu, tak, morza z kiosku, kiedy ubot jest wynurzony. Jest kuk, no bo trzeba coś jeść na tym naszym ubocie. Jest facet, który potrafi posługiwać się dobrze sekstansem i odznaczać, gdzie jesteśmy. I ludzie od obsługi 20-milimetrowego działa przeciwlotniczego. Tak to mniej więcej wygląda. Nie będę wam tutaj opowiadał dokładnie wszystkiego, co się dzieje, jak się gra, bo to jest masa rzeczy. Pokrótce tylko jeszcze powiem, co może robią wszyscy tutaj ludzie. Kapitan jest od wydawania rozkazów. To bez niego jakby nic nie dzieje się na okręcie. To kapitan mówi, czy marynarze mają się poruszać wewnątrz okrętu. To kapitan mówi, czy mamy się zanurzyć. To kapitan mówi, czy mamy załadować torpedy, czy mamy wystrzelić, czy mamy obrać nowy kurs, czy mamy zmienić prędkość, jak mamy zmienić prędkość. Każdy jego rozkaz to przesunięcie na specjalnym torze rozkazów. Mamy oczywiście skończoną liczbę tych rozkazów do wydania. Jeżeli dotrzemy do limitu i chcemy wydawać rozkazy dalej, spada nam morale i za każdym razem, kiedy nasze spadające morale wejdzie na taki podświetlony tutaj kawałek toru, ciągniemy kartę morale i tu są tylko złe rzeczy, tak? Tutaj nasi marynarze zostają ranni, dostają paranoi, neurozy, biją się, tak? Dziwne różne rzeczy się dzieją. Na szczęście to nie jest taki bardzo skończony tor. Co 12 godzin czasu gry nasz tor rozkazów jest resetowany do zera, ale jeżeli gdzieś w trakcie już tam pojechaliśmy w dół z morale, to morale się nie resetuje. Ono się resetuje, ono spada tylko, czy też wzrasta po posiłku, ewentualnie po jakiejś gadce, szmatce kapitana. Nasz inżynier to oczywiście gościu, który będzie wykonywał rozkazy dotyczące zmiany prędkości, zmiany głębokości, będzie biegał, naprawiał różne rzeczy przy pomocy swoich magicznych tutaj pudełek z narzędziami oraz przy pomocy swoich marynarzy. Jego zadaniem jest znaleźć się tam, gdzie jest coś zepsute i to naprawić. A najciekawszą chyba, mam nadzieję, że sobie to wyjąłem, i oczywiście, że nie wyjąłem, ale ja jestem sierota. Nie, wyjąłem. Najciekawszą rzeczą, którą naprawia inżynier, jest taka układanka. On musi ułożyć coś takiego, znaczy nie całe, ale część takiego obrazka w momencie, kiedy będzie uszkodzony kadłub i będziemy tonąć. Znaczy, no jeszcze nie do końca tonąć, ale ma na to kilkadziesiąt sekund i jest to naprawdę ciężkie, zwłaszcza, że zewsząd słychać syreny, krzyki i tak dalej, więc to jest rola inżyniera. Nawigator głównie będzie strzelał z działa, będzie wysyłał ludzi, żeby obserwowali teren, może, czy coś się nie nadpływa, ale ma też dwie dość ciekawe role. Pierwsza to robienie jedzenia. I robienie jedzenia polega na odpowiednim wybraniu żetonów pożywienia z takiej piramidki. Tutaj się dolosowuje żetony i nawigator wybiera te żetoniki, tworząc pożywienie, tworząc posiłki, nie jakieś tam dowolne, ale według specjalnej tabeli i im więcej składników użyje, tym smaczniejsze żarcie, tym bardziej morale może wzrosnąć. Jeżeli nie nakarmi załogi, no to jest peszek, morale nam spada. Ale najciekawszymi zadaniami nawigatora jest, no cóż, nawigowanie. Po pierwsze, kiedy rozpoczynamy misję, zwykle należy wyznaczyć kurs na mapie. To jest pierwsza rzecz, jaką zrobimy i w trakcie gry wielokrotnie prawdopodobnie będziemy zmieniali kurs. I co musi zrobić nasz nawigator? Otóż bierze taką mapę fizyczną, bierze ołówek i linijkę, wykreśla kurs, tak, linię z miejsca, w którym jesteśmy, do miejsca, w którym mamy się znaleźć. Następnie bierze kątomierz i z tej mapy tym kątomierzem odczytuje kurs, jaki ma być
wprowadzony do aplikacji, jakim kursem ma płynąć nasz okręt i przekazuje to pierwszemu oficerowi. Rewelacyjna zabawa. Ta linijka jest bardzo fajna, bo ma dwie podziałki. Jedna podziałka mówi jaki dystans w godzinach, tak, przez ile godzin, trochę się zamieszałem. Ta podziałka pokazuje nam na tej mapie, kiedy ją przyłożymy, ile przepłyniemy w czasie ilu godzin, jeżeli płyniemy albo na powierzchni, albo pod powierzchnią. Dlaczego pod powierzchnią jest tak krótko? No bo baterie się wyładowują, więc można płynąć tylko 18 godzin i potem już się nie płynie nigdzie dalej. I to jest jedna ciekawa rzecz. A druga ciekawa rzecz to jest taki fajny zegareczek, którym nasz nawigator posługuje się, kiedy dochodzi do starcia z wrogiem i musimy ułożyć taką oto mapę taktyczną. Musimy dowiedzieć się, gdzie jest nieprzyjaciel, w jakim kierunku płynie, gdzie my płyniemy i jak jesteśmy ustawieni względem naszego celu. Do tego właśnie służy to. Tutaj ustawiamy nasz kurs, ta żółta strzałeczka wskazuje tutaj, czyli gdzie my płyniemy. Ta strzałeczka pokazuje namiar na nasz cel, czyli jak cel jest zorientowany w stosunku do nas. A tutaj tę strzałeczkę ustawiamy, żeby pokazać jaki kurs jest celu. I dzięki temu odczytujemy nasze ustawienie na mapie względem celu względem nas. Ustawiamy to i nawigator z tego również musi się domyśleć, czy też odczytać, jaki kurs obrać, aby jak najlepiej ustawić się do strzału. Także rewelacyjna zabawa tymi dwoma narzędziami. No i w końcu jest pierwszy oficer. Pierwszy oficer strzela z działa, pierwszy oficer wprowadza kurs. Oczywiście pierwszy oficer zawiaduje Enigmą, pierwszy oficer robi nasłuch hydrolokacyjny, jeżeli jesteśmy zanurzeni i musimy się dowiedzieć, tutaj trochę przesunę, bo pewnie tego nie widzicie, kiedy musimy się dowiedzieć, gdzie kto pływa, tak, jak to wygląda. Pierwszy oficer potrafi leczyć naszych marynarzy, którzy zostali ranni. Pierwszy oficer odpowiada za karty wydarzeń, rozdaje karty ran, jeżeli trzeba, ale pierwszy oficer również zawiaduje aplikacją. I teraz pokażę wam jedno z dwóch wielkich serc tej gry, czyli aplikację na telefon. Zanim jednak jeszcze pokażę wam aplikację, przypomniała mi się jedna dość istotna rzecz, o której nie wspomniałem, bo wydawanie rozkazów, ci ludzie biegają, coś robią, ale to robienie to nie tylko wydanie rozkazu, to również zarządzanie zmęczeniem tych ludzi. Każdy nasz marynarz ma 3 pola akcji, które może wykonać. Jeżeli każemy naszemu marynarzowi wykonać jakąś akcję, która należy do jego specjalności, tak? Czyli na przykład ten marynarz będzie miał przeładować torpedę albo ją wystrzelić. Ten inżynier, tak, będzie miał zmienić biorniki balastowe, napełnić czy też opróżnić. Ten oficer, dobrze go widać, tak, będzie miał kogoś wyleczyć, a ten będzie miał zmienić kurs. To wtedy taki gościu dostaje jeden żeton wykonanej akcji, który będzie spadał z niego w momencie, kiedy zmieni się wachta i on pójdzie spać, tak? A następny człowiek przejmie jego stanowisko. Natomiast jeżeli wyślemy marynarza do zrobienia czegoś, w czym nie jest biegły, tak? Na przykład temu każemy naprawiać. On nie jest od naprawiania. To wtedy dostanie on 2 żetony, tak? Trudniej mu to wykonać, bardziej się męczy, nie wiem, bardziej się wkurza, więcej czasu mu to zajmuje i tak dalej. Czyli oprócz całego tutaj zarządzania tymi rozkazami, musimy też zarządzać naszymi zasobami ludzkimi. No jasne, moglibyśmy im rozkazywać w nieskończoność, ale oni muszą odpoczywać. A jeszcze gorzej się robi, jak są ranni, tracą wtedy kolejne jakieś tam miejsca na akcje. Jeszcze gorzej, jak robią coś jakby ciągle, tak? Wtedy te ciągłe akcje, jak na przykład długie naprawianie czy obserwowanie horyzontu na kiosku, te akcje przechodzą na kolejną osobę i jeżeli byliśmy zmęczeni, to nie odpoczywamy tak, jak byśmy powinni
odpocząć, więc o tym trzeba pamiętać. Tak, to całe zarządzanie jest tutaj też bardzo, bardzo ważne. No dobra, a teraz pokażę Wam w końcu tę aplikację. Dobra, słyszycie muzykę? To jest właśnie aplikacja. Mam nadzieję, że dobrze ją tutaj widać. Odpalimy play. Mam tylko jedną misję, bo w aplikacji jest tylko, w tej wersji jest tylko jedna misja, po prostu płyniemy w jakąś tam stronę. Naciskamy start. No i to jest jakby centrum sterowania naszym ubotem, w którym to centrum wrzucamy wszelkie informacje, które napłyną nam z planszy. Czas już leci, bo to jest aplikacja czasu rzeczywistego. Ona sobie tutaj śmiga. Zrobię ją bardziej wolno. No i co tu mamy? Wprowadzanie kursu, tak? Wprowadzamy kurs, możemy sobie zmienić. Zatwierdzamy. Gdzie jest zatwierdzenie? OK. Los. Świetnie, prawda? Czy załoga jest na pozycjach? No jako osetaloń. Słyszeliście to? Świetna sprawa. Nowa prędkość. Powiedzmy full. Do przodu. Ale auf Geschäftsstation. Meine Maschinen volle Fahrt voraus. Proszę bardzo. Można wysłać ludzi do obserwowania horyzontu. Powiedzmy 4 osoby sobie pojadą, znaczy na kiosk. Proszę. I możemy obserwować sobie morze. Płyniemy. Są różne instrumenty, ile mamy baterii, sekstans. Powie nam sekstans, gdzie jesteśmy, w kwadracie AN95. Popłyniemy trochę szybciej. Tutaj się wyświetlają różne informacje, które... O! Co 6 godzin jest zmiana wachty i kiedy zmienia się wachta, tutaj te naszych tych marynarzy należy przekręcić, jakby zmieniają się ludzie, ponieważ kiedy wykonujemy, bo tego też nie powiedziałem, kiedy wykonujemy akcję, to nasi marynarze dostają znaczniki zmęczenia. Zmienia się wachta, część znaczników zmęczenia spada, niektóre rzeczy przechodzą na kolejnych tam ludzi, którzy odpoczywali. To jest takie zarządzanie tutaj całą tą imprezą. Dobra, popłyniemy sobie dalej. Czy coś się będzie działo? Czasami coś się zepsuje. Znowu się zepsuło. Można wysłać ludzi, a właściwie trzeba wysłać ludzi do naprawy. Wyślemy dwóch ludzi tutaj. Niech naprawiają. Tak. Prawdopodobnie to jest znowu zmieniła się wachta. Prawdopodobnie nie trafię tutaj oczywiście złośliwie. Skończono naprawy. Dobra, płyniemy dalej. Skończono naprawy. No i tak to wygląda. Każą nam jeść. Oczywiście w tym momencie nawigator musiałby zrobić swoje jedzonko. Może coś spotkamy? Nie, nic nie spotykamy. Ciągniemy kartę eventu i wtedy na przykład, tak, coś się dzieje, tutaj jakiś marynarz dostał wysypki. Coś jeszcze się i żeśmy wpłynęli na miny, tak? Mamy przeciek. Także no jest dramat, trzeba załatać przeciek. Wpłynęliśmy, gdzie wpłynęliśmy? No na minę żeśmy wpłynęli. Coś się zadziało, kolejna wachta. No i tak to wygląda, no, nie pokażę wam chyba. Padła gdzieś tam żarówka, trzeba to naprawić. Czyli nasz już tutaj. Lecą te wachty. Chyba w złą stronę popłynąłem, słuchajcie. Zmienię kurs. Popłyniemy sobie tu. Ale auch manöwre Station, neuer Kurs. Tak, neue Kurs. I płyniemy. Pewnie nie spotkam żadnego okrętu, bo po co? Coś tam jedliśmy. Płyną te. Znowu światło walnęło. Belechtungsfehler. Wszystko nam strzela na tym okręcie, słuchajcie. Wszystko nam strzela. No, dobra, widzę, że... O! Samolot nadlatuje. Tu mógłbym go strzelać, gdybym miał działa, tak? Ale się nie da. On do mnie strzela.
przychodzi depesza, której niestety w tej wersji nie mogę odebrać, bo nie mam tej funkcjonalności. Kolejna wachta. No nic, chyba nie spotkamy na morzu. Niestety. I nie pokażę wam, jak to wygląda. Także generalnie tak się tutaj bawimy. Wiecie, w pływanie. Jeżeli chcemy strzelać z torped, to wchodzimy do torpedowni. Tutaj trzeba znaleźć nasz cel, zalokować na nim komputer, zalać luki torpedowe. No i jak zalejemy luki torpedowe i mamy namierzony cel, to można strzelać i czekać, aż coś trafi albo nie trafi, zatopimy albo nie zatopimy i tak dalej, i tak dalej. Więc tak wygląda cała zabawa aplikacją. Znowu się coś zepsuło. Tak to wygląda. To jest drugie serce naszej gry. No dobra, to chyba wszystko, co chciałem wam powiedzieć. To co? Podsumujemy to jakoś. No dobra, i tak właśnie wygląda UBOT. I powiem wam szczerze, że straszliwie ciężko będzie mi to jakoś podsumować tak zgrabnie i jasno, tak? Po pierwsze dlatego, że to, co dostałem, to był prototyp i w pewnym sensie demo, bo nie tylko jakość komponentów w tym pudle jest prototypowa, ale też jakość aplikacji, która jest newralgiczną częścią całej gry, jest również prototypowa. Dostałem aplikację, która była w stanie bety z wyłączonym mnóstwem opcji, które mają się pojawić w pełnej grze. Dlatego nie byłem w stanie ocenić, wiecie, całego dobrodziejstwa inwentarza. Nie miałem obsady dział, jak zrobić. Nie miałem możliwości odczytywania rozkazów, które przychodziły Enigmą. Miałem tylko jeden scenariusz, popłyń do punktu A i masz 3 dni na to, żeby zatopić jak najwięcej okrętów czy tam statków handlowych, tak? Nie miałem na przykład aktywnej pauzy, która byłaby według mnie zbawieniem tutaj. No nie miałem mnóstwa rzeczy w aplikacji, które na pewno w jakiś sposób zmieniłyby moje odczucia płynące z rozgrywki w UBOTa, więc ciężko będzie mi to jakoś dobrze podsumować, więc od razu wam mówię, na pewno nie postawię oceny, takiej normalnej oceny tej grze, bo no to nie mogę, tak? Nie jestem w stanie. Ale powiem wam przynajmniej to, co mi się w tej grze podoba, przynajmniej w tym stanie, co mi się nie podoba i tak dalej, i tak dalej. Zacznijmy może od tych komponentów fizycznych tutaj. Bardzo fajnie to wszystko wygląda. Tak? No mamy fajne karty, mamy mnóstwo żetonów, mamy 4 te tabliczki dla graczy, mamy 3-trójwymiarowy okręt podwodny, na którym ustawiamy swoje figurki i który wygląda po prostu obłędnie i zapewne będzie wyglądał jeszcze lepiej w finalnej wersji. Mamy matę, która nie jest jakby zastępowana przez ten okręt, ale współgra z nim w pewien sposób i jest według mnie świetnym pomysłem. I to wszystko naprawdę na stole wygląda obłędnie. Mamy aplikację, miałem mówić o fizycznych, przepraszam, tak? Więc to wszystko naprawdę fajnie wygląda już nawet w tym prototypowym ujęciu. Mamy oczywiście linijkę, mamy ołówek, mamy mapy, mamy kątomierz. No i mamy ten nawigacyjny zegarek, który mam nadzieję, że w finalnej wersji będzie naprawdę, naprawdę porządnie wykonany. Dobrze skręcony, z dobrej jakości materiałów, bo ten prototyp no, już pokazuje swoje zużycie. Tak? Wskazówka po prostu się rozjeżdża i to jest mocno używane i to powinno być naprawdę porządnie zrobione, żeby się nie zaczęło rozpierniczać bardzo szybko. Tak? To wow. Ale w ogóle ten zegarek i te przyrządy geometryczne robią wielkie wrażenie. Tak, to jest coś niesamowitego. Jeżeli chodzi natomiast o aplikację, no aplikacja jaka jest, każdy widzi, kto ją widzi. Czytelna, wszystko ładnie można zobaczyć. Czasami dla niewprawionego człowieka będą się myliły niektóre informacje, jedne wyświetlane u góry, potem jakby aktualizacje wyświetlane gdzieś tam na dole.
to może troszeczkę wprowadzać zamieszania, ale poza tym, tak jak mówię, czytelna nawet na telefonie, tam 5,5 cala wyświetlacz, oczywiście tablet byłby dużo lepszy, pewnie, ale telefon też daje radę. Nawet kiedy wychodzimy na zewnątrz okrętu, na kiosk, czy też patrzymy przez peryskop i musimy patrzeć, jakie tam okręty płyną. Przynajmniej w tej wersji aplikacji nie było zbyt dużo rodzajów okrętów. Wybaczcie, może będzie później jakieś zróżnicowanie, ale tak, wiadomo co jest co, więc spokojnie, jest to czytelne, fajne i ładnie działa. Oczywiście w tej wersji aplikacji nie miałem pauzy, tak jak już chyba wspomniałem, więc kiedy zaczynaliśmy grać, no to trzeba było grać. Nikt nie wychodził na siku, bo czas leciał, tak? I mogło się zdarzyć, że będzie ten gracz potrzebny. Wersja finalnej wersji ma być jakaś tam aktywna pauza, która da pewien oddech na chociażby tego typu nieprzewidziane sytuacje. Także tyle, jeżeli chodzi może takie komponentowe. A jak wygląda to w ogóle mechanicznie? Jak ja to czuję mechanicznie? Powiem wam, że jestem troszeczkę tak w takim rozkroku stoję, bo pewne rzeczy mnie mocno zastanawiają. Zastanawia mnie stopień integracji aplikacji z tą grą planszową, tak? Zastanawia mnie, na ile w ubocie jest planszówki, a na ile jest aplikacji. Bo zrobiłem sobie eksperyment i zagrałem w ubota w zasadzie nie wyjmując nic z tego pudła. Odpaliłem misję na aplikacji i z pudełka wyjąłem tylko mapę, linijkę, ołówek, kątomierz i zegarek nawigacyjny. I po prostu grałem sobie w Silent Huntera na telefonie z fajnymi dodatkowymi gadżetami w postaci, wiecie, wyznaczania kursu takiego na mapie faktycznego, w postaci ustawiania sobie pozycji swojej względem przeciwnika i kombinowania i teraz gdzie ja muszę popłynąć. I było bardzo fajnie, a resztę rzeczy, po prostu te, które tam się pojawiały, ignorowałem w taki czy inny sposób, bo gdzieś tam nagle mi się pojawiło, że ta reszta, to wydawanie rozkazów, to całe, wiecie, mieszanie figurkami, kombinowanie z jedzeniem, karty, zajmowanie się naprawami, leczenie ludzi, to jest tylko jakaś irytująca przeszkadzajka, która nie pozwala mi na, wiecie, zatapianie okrętów, tak? Bo tak. I zastanawia mnie, czy taki poziom integracji gry planszowej i aplikacji, gdzie w zasadzie, jak mam aplikację, to pudło mogę odłożyć, wyjąć z niego dwa elementy i sobie pograć, oczywiście bez jakby tej całej mechaniki fizycznej, czy to jest dobre i na ile to jest dobre, ale to, wiecie, to ocenią jakby zastępy graczy. Ja czuję tu pewien dyskomfort i takie lekkie zdziwienie, że mogłem coś takiego zrobić. Ale sama zabawa, kiedy wrzucamy to wszystko razem, tak? Czyli i bawimy się planszą, i bawimy się aplikacją, no niesamowite przeżycia, słuchajcie, niesamowite przeżycia. I ja wiem już po tym wszystkim, co tu przeżyłem, że ta gra nie będzie grą dla każdego. Że ubota albo się pokocha, albo się od niego człowiek odbije po prostu z hukiem. I zastanawiam się, szczerze mówiąc, ile osób z tych, które wsparły tę grę i dostaną ją z Kickstartera, otworzy, spróbuje zagrać i powie: wow, co jest, kurde, nie, to ja myślałem, że nie, to nie chcę, to tak, to nie. To jest bardzo specyficzna gra. Bardzo specyficzna gra ze względu na to, w jaki sposób musimy zarządzać pewnymi rzeczami, czym musimy zarządzać, na połączenie właśnie planszy z aplikacją w taki, a nie inny sposób. Ze względu na to, że mamy 4 role w grze, gdzie każda z tych ról zupełnie inaczej się zachowuje. To jest taka rzecz, której ja nie lubię w grach, jeżeli chodzi o ich tłumaczenie. Uwielbiam asymetryczne gry, gdzie jest totalna asymetryczność, jak na przykład Vast. Tak? Ale nie lubię, kiedy jak muszę tłumaczyć nowym osobom grę, to nie mogę po prostu jej, wiecie, tak
siadamy i ją wytłumaczę, tylko trochę wytłumaczę, że gra się tak i tak, a teraz dobra, to ty słuchaj, bo ty musisz to, 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 to i masz to i to robi to, a jak, dobra, tak, to i teraz ty, ty masz to i to, to i to i wiecie, każdemu tak z 5-10 minut poświęcam i nie lubię tego, naprawdę nie lubię takiego tłumaczenia, gdzie muszę się, wiecie, skupiać na jednej osobie. A tak to wygląda w ubocie, bo każdą tą rolę trzeba wytłumaczyć. Oczywiście dobrze, jak wszyscy słuchają tych innych ról, bo będziemy chcieli się podmieniać. Czemu by nie? Bo każdy by chciał zagrać kimś innym czasami. Ale mówię, takie punktowe tłumaczenie jest czymś, czego ja nie lubię. Ale to też powoduje, że gra jest na tyle unikatowa, że no, jak do żadnej innej pasuje do niej stwierdzenie, UBOT nie jest grą dla każdego. To trzeba naprawdę wiedzieć, w co człowiek się pakuje, żeby usiąść do UBOTa i się po prostu świetnie bawić. Ale ja się świetnie bawiłem, bo ja trochę wiedziałem, w co się pakuje. Chociaż miałem problemy z kilkoma mechanikami, tymi takimi typowo planszowymi tutaj. Największy problem miałem z mechaniką wydawania rozkazów. Bo kiedy kapitan wydaje rozkaz, to płaci za niego, przesuwając się na torze rozkazów. I ten tor ma 7 miejsc, jeżeli gramy na hard, na wersji trudnej, 8 miejsc, jeżeli jesteśmy na średniej i 9 miejsc, jeżeli gramy na łatwej. I kiedy dojadę do końca tego toru i chcę wydać kolejny rozkaz, to oczywiście mogę, ale muszę już płacić morale, tak? Spada morale mojej załogi, tam się dzieją jakieś, wiecie, wypadki, coś się strasznego dzieje na okręcie. I jakby sama w sobie ta mechanika jest okej, jest klimatyczna, ma sens, ręce, nogi, spoko, tak? Jak za bardzo biegam i krzyczę po statku, po okręcie, to się ludzie drażnią. Jasne. Tor rozkazu resetuje się co 12 godzin czasu gry. Fajnie, super. Tylko jest mały problem. Na samym początku rozgrywki, kiedy siadamy do stołu, dostajemy misję i musimy gdzieś płynąć, na samym początku padają 4 rozkazy. Od razu. Ustawienie kursu, silniki, mobilizacja, ustawienie kursu, silniki i obserwatorzy obserwują. 4 rozkazy na dzień dobry. Z 8 albo z 7. Teraz, jeżeli w ciągu tych 12 godzin coś się nam zepsuje, to jest kolejny 1 albo 2 rozkazy. Jeżeli będziemy musieli jeść, to jest kolejny rozkaz. Widzicie, że już praktycznie mamy wykończone całą 7, czy tam 8 rozkazów nawet. I nie daj Boże spotkamy jakiś okręt na swojej drodze i będziemy chcieli z nim walczyć, będziemy chcieli go zatopić, to nawet niech to będzie jeden merchant, jeden statek handlowy, to są minimum 3 rozkazy. Jak nie 4 kolejne rozkazy, bo może być zmiana kursu, bo na pewno jest odpalenie komputera torpedowego, zalanie torped i odpalenie przynajmniej jednej torpedy. I leci morale. I dlaczego to morale leci? Przecież powiedzmy, nie wiem, no minęło 8 godzin. I jakoś nie krzyczałem na was strasznie, tak? Nie wydawałem tony rozkazów niepotrzebnych. Dlaczego? Troszkę mnie drażni to, że każdy rozkaz jest jakby płatny. Widziałem tam masę rzeczy, które wydawały mi się, że mogłyby być niepłatne. Chociażby ci obserwatorzy. No, jest mobilizacja, wysyłam was na kiosk. Po co? Co? Żebyście se stali? Nie, no macie tam cholera obserwować. To po co ja mam wydawać kolejny rozkaz? Momenty, kiedy jakby wydawałem rozkaz za rozkazem, ale ten sam, tak? Peryskop w górę, coś tam sprawdziłem, pach, pach, pach. Okej, namiar, hydrolokacja, tak? Sprawdziłem coś. Dobra, wracam do peryskopu i to jest kolejny rozkaz. Dlaczego? Albo znowu jakbym chciał potem wrócić do hydrolokacji. To jest kolejny rozkaz. Dlaczego? Przecież ten facet siedzi tam. Trzyma te słuchawki na uszach. Więc dlaczego ma mu spadać morale? Co? Albo mi czy tam komuś, że ja stoję przy peryskopie i patrzę. Drażniło mnie i drażni mnie nadal troszeczkę to całe płacenie rozkazami, bo to jest chyba największa i najbardziej upierdliwa przeszkadzajka w tej grze,
która jakoś nie ma większego sensu, bo dla mnie takie płacenie tylko, wiecie, powoduje problemy tylko po to, żeby te problemy powodować. I tyle. A spokojnie ta gra generuje tyle problemów dla graczy, że kolejnego sztucznego zupełnie nie trzeba. Naprawdę zupełnie nie trzeba. I to jest chyba największa bolączka moja, jeżeli chodzi o Ubota, bo z resztą rzeczy jakoś żeśmy sobie radzili i były naprawdę fajne i emocjonujące. Jak się coś psuło, jak trzeba było coś zjeść, tak? Jak nagle się pojawił okręt, a my byliśmy w trakcie naprawiania luków torpedowych. To naprawdę wszystko było bardzo fajnie zrobione. Tylko to płacenie za rozkazy, takie strasznie wymuszające problemy na okręcie, zupełnie mi nie robiło. A poza tym ten ubot, którego tu widziałem, ta prototypowa i beta wersja, no bardzo przypadła mi do gustu. Ja uwielbiam zresztą tego typu klimaty, wiecie, Silent Huntery, Silent Serwisy i tego typu rzeczy. Zagrywałem się w to za młodu. I tutaj w tym pudle znalazłem dokładnie to samo. Z dodatkowymi rzeczami i z tym, że mogę usiąść ze znajomymi i się pobawić i pokrzyczeć po niemiecku czasami. Tak wiem, to jest dziwne. Także Ubot, The Board Game. Słuchajcie, nie będzie moich typowych trzech pytań, trzech odpowiedzi, bo no nie dam oceny, tak? Ale mogę wam powiedzieć, że bardzo chętnie, bardzo, bardzo chętnie zobaczę pełną wersję i bardzo chętnie w pełną wersję zagram. Chciałbym zobaczyć inne scenariusze. Chcę zobaczyć wszystkie możliwości, jakie da mi aplikacja. Chcę postrzelać z dział. Chcę poczytać depesze z naczelnego dowództwa przychodzące Enigmą. Chcę zobaczyć, jakie inne misje postawi przede mną Kriegsmarine. Naprawdę jestem bardzo, bardzo zainteresowany tym, co będzie w pełnej wersji. Tak? I chcę to zobaczyć. I bardzo chcę to zobaczyć. Naprawdę bardzo, bardzo. Drugie pytanie, i na to chyba mogę odpowiedzieć, czy kupiłbym tę grę, czy gdybym nie dostał jej do recenzji. No znowu, nie dostałem, bo to jest prototyp. Ale nie wsparłem gry. Ona kosztowała na Kickstarterze 65 funtów, czyli to będzie jakieś 300 parę złotych. Dlatego jej nie wsparłem, bo nie miałem takiej kasy. Jak wyjdzie w sklepach za pewnie 400, może uzbieram, może kupię. Będę się wahał, pomimo tego, że jest rewelacyjna, znaczy bardzo chcę ją poznać, ale pewnie bym się wahał. Nie wiem, po ile będzie w sklepach, strzelałem, tak? No i trzecia rzecz, to oczywiście nie zostaje u mnie, bo to jest prototyp i on wraca i on będzie jeździł pewnie po innych ludziach i będzie prezentowany, żeby ktoś mógł kupić, żeby ktoś wiedział, co będzie mógł kupić kiedyś w sklepie. Także, wiecie, jedzie sobie dalej. No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o koślawą opinię o Ubocie, no ale naprawdę dość ciężko było mi ją przedstawić. Dziękuję, że wytrzymaliście na niej do końca. Jak zwykle, lajkujcie, komentujcie, głoście dobre słowo o moim kanale. Zapraszam na Facebooka, zapraszam na Instagram, linki oczywiście pod tym materiałem. A przede wszystkim zapraszam i zachęcam do grania w planszówki i namawiania innych do grania, bo to jest bardzo fajna zabawa. To co? Do następnego razu. Hejka!